A we wszystkim Heksagon Strony. W dzisiejszym odcinku przedstawię wam, kim są podniebni piraci. Ogólnie, jak pewnie zauważyliście, odcinek jest najkrótszym odcinkiem na kanale, więc po prostu podniebnych piratach nie ma za dużo, nie chcę wam też całej historii o nich opowiadać, ale może na przykład zostawić subskrypcję na kanale oraz łapkę w górę, bo lecimy po 800 subskrypcji. Również zapraszam was na mojego Discorda, tam możecie sobie wpaść, na przykład powysłać jakieś różne memy, bo chcę odcinek z memami zrobić. A już bez dłuższego przedłużenia zapraszam do oglądania. Załoga Twierdzy Nieszczęścia jest grupą piratów pod dowództwem Jaina Narakana. Narakan zrekrutował swoją załogę wiele lat temu, używając na jej przyszłych członkach podstępu, polegającego na spełnieniu trzech życzeń, co związało ich na zawsze z nim oraz Twierdzą Nieszczęścia. Piraci z czasem stali się postrachem mórz krainy Ninjago. Nikt nie ważył się stanąć na ich drodze. Aż do czasu potyczki z kapitanem Soto oraz załogą jego perły przeznaczenia, podczas starcia Narakan został uwięziony w lampie Tyranu, a członkowie grupy rozrzuceni po wszystkich 16 wymiarach. Więc mam nadzieję, że wam się podobało, przepraszam, że odcinek był taki krótki, ale no, nie chciałem wam całej historii podniebnych piratów podać, bo raczej każdy szósty sezon oglądał, a chciałem wam tylko bardziej przedstawić w sumie tą ich historię, taką poprzednią. Więc no, ja się już z wami żegnam, widzimy się w kolejnych odcinkach, cześć!